Państwa w restauracji hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Old Town. Ja nazywam się Cezary Zielkę, jestem zastępcą dyrektora tego wspaniałego miejsca. Będę miał przyjemność zaprosić Państwa dzisiaj na wspólne gotowanie, w trakcie którego przygotujemy kaczkę po pomorsku, natomiast w nowej odsłonie. Natomiast może dość gadania i przejdźmy na kuchnię. Dzień dobry, nazywam się Waldemar Stadurski i przyrządzę Wam dzisiaj kaczkę po kaszubsku w nowym wydaniu. Na początku do kaczki musimy przyrządzić solankę. Dodajemy litr wody. ...100 gram soli z saletrą potasową. Zagotowujemy. W międzyczasie kroimy włoszczyznę. Do solanki wrzucamy kaczkę, odstawiamy na 2 dni do chłodni. Następnie robimy marynatę do boczku. Kroimy wędzone śliwki. Następnie białą cebulę w drobną kostkę. I z 2 ząbki czosnku. Podsmażamy cebulę z czosnkiem na oliwie. Po zblanszowaniu, po podsmażeniu cebuli dodajemy suszoną śliwkę, czerwone wino słodkie, 100 ml. Wszystko razem redukujemy. Na koniec dodajemy octu winnego. Takową marynatę blenderujemy i wrzucamy na 2 dni boczek z dzika. Następnie bierzemy z solanki kaczkę. Nalewamy, lejemy oliwę. Kaczkę smażymy na, zaczynamy smażyć na zimnej oliwie, gdyż skórę z kaczki wytapiamy, a nie tylko podsmażamy na chrupiącą skórę. Na drugą patelnię wrzucam kaszankę. Tak przesmażoną kaczkę wrzucamy do pieca jeszcze na 5 minut. Kaczkę wrzucamy na 170 stopni na 7 minut. Następnie podsmażamy kaszaneczkę. Na tej samej patelni wrzucamy boczek również, tylko żeby zarumienić. Następnie wrzucamy pirę z dyni. Następnie do pirea dyniowego dolewamy 100 ml mleka kokosowego. Boczek już w międzyczasie i kaszanka jest gotowa. Odkładamy. Do tego pirea dodałem kardamon, papryczkę chili, mleko kokosowe, 100 ml i to wszystko. Wszystko blenderujemy, odparowujemy na 1-litrową masę. Pire jest już gotowe, przechodzimy teraz do składania dania. Nakładamy pire. Może. Nakładamy kaszankę. Wyjmujemy kaczuszkę z pieca. Mhm.
dorzucamy boczek z dzika. Chips z jarmużu. I świeże zioło w tymianku. Taka to powstała kaczka po kaszubsku w nowym wydaniu. Dziękuję, pozdrawiam. Mam nadzieję, że udało nam się przygotować dzisiaj coś pysznego, a ja chciałbym Państwa zaprosić do restauracji hotelu Hampton by Hilton Gdańsk Old Town przy ulicy Lektykarskiej 4, która jest otwarta na wszystkich gdańszczan oraz wszystkich turystów. Dziękuję Państwu i do zobaczenia.